Okej, rozumiem, że wszyscy jesteśmy poza walką, więc widząc, że bestia padła, ja się po prostu uśmiecham. Idę takim krokiem do Alicji. Kiedy jestem blisko, po prostu przytulam ją, podnoszę do góry, tak kręcę w koło i ze śmiechem. Na świecie jest wiele demonów, w ludziach i tych na zewnątrz. Nie każdy daje sobie z nimi radę, ale ty, moja droga, nadajesz się na egzorcystkę. Okej, to ja otwieram szeroko oczy, wstrzymuję oddech i się nie wiem, co mam zrobić. Okej. Nastawiam cię na ziemię. Po czym jak on mnie stawia, to klepię go po ramieniu. Już dobrze, już dobrze. Dobrze, a powiedz mi szczerze, że ta bestia ma kły bardziej, czy to są zwykłe zęby? Nie widzisz z Dobra, dwóch podchodzę. powodów. Po pierwsze, dlatego, że leży twarzą do ziemi. Po prostu to wyglądało tak, że on biegł, biegł w pewnym momencie, jakby zwalniał i zwalniał. I kiedy już dobiegł do Alicji, to było takie. Timber! Ziemia zadrżała, pył się uniósł. Okej, to podchodzę do niego. Jestem w stanie jakoś Tak? obrócić tę mordę, żeby zobaczyć usta? Znaczy to coś, co przypomina usta. Możesz Otwór te usta. spróbować. Dobra, chcę spróbować. No to wykonaj test budowy, Zdałem. który będzie trudny. Zdałem. Trudny test budowy. A no tak, trójka, dwójka. Siłujesz się chwilę z tą głową, nie jesteś w stanie podnieść tego ciała, nawet nie liczysz na to, ale obracasz głowę. Głowa jest wielkości, no, sporych rozmiarów arbuza. Widzisz zdeformowaną twarz, całą w ropiejących czyrakach, takich stwardniałych skórach, szarą, całkowicie szarą. Widzisz, że to jest nienaturalny kolor jak na ciało. Natomiast kiedy rozchylasz wargi, to widzisz. Cóż, no, najbliżej byłoby do zębów konia. Dobra, chcę spróbować się wydobyć, znaczy wyrwać mu kilka zębów. Oj, ja bym się do tego nie dotykała. A co ze Fredem? On. Nie udaje ci się. No dobra, kij z tym. Wstaję, sklęczę go, prawdopodobnie klęczałem, sprzedaję mu Znaczy, srebrnego kopa fryj. siłujesz się z tą szczęką, ale no po prostu to jest jakbyś próbował wyrwać łańcuch ze ściany. No spoko, rozumiem. Jak mówiłem, wstaję z klęczek i zasadzam mu solidnego kopa w ryło. Boli cię noga. Widzisz, że jego skóra jest bardzo twarda. Gdyby nie to, że Przeklinam pod oberwał nosem. dwa strzały w głowę, to pewnie jeszcze wybiegał w kółko. Przeklinam pod nosem i rozglądam się za Fredem. Właśnie, gdzie jest Fred? Fred stoi Fred! jakby w cieniu pobliskiego budynku. Mówi. Już myślałem, że trzeba było brać nogi za pas, bo wydawało się, że już nie padnie. Powiedz mi, No, ciężko było. czy Fred ma może mokre spodnie? Nie. On nie jest Timim. Timi był. No, sprzedał was jak dziwki tanie. Natomiast Fred zrobił to bardzo. On za wami krzyczał. On za wami krzyczał, Fred zrobił po prostu odwrót taktyczny. Widzisz, że rzeczywiście budynek, który wybrał, nadał się do tego, żeby go zabarykadować. Z jakiejś pozostałości jakiegoś piętrowego supermarketu. Oj, sorry. Dobrze, powiedz mi jeszcze, która jest godzina? Jak mniej więcej? No tak, robi się szaro. Dobra, więc chyba pozostaje wejść teraz do tego metra. Co, Fred? Jak wejść? Fred pokazuje ci na wejście. Znaczy, miejsce, w którym wcześniej było wejście. A teraz leży kupa gruzu i samochód. Okej. Da się jakieś wejść na dach? To jest pierwsze pytanie. I drugie. Czy istnieje możliwość... Fu, wróć. Okna mówię zamurowane, więc są może jakieś ślady po tych oknach? Tak. No, O. widzisz obrys, tak? Gdzie była Tak. ściana, a gdzie było okno. Okej. Natomiast odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, tak, da się wejść na dach, bo dach jest mniej więcej teraz na poziomie bruku. Dobrze, więc teraz spróbujemy tak. Pręt, cokolwiek, jakaś rurka, gazurka pełna na ziemi. No. Leży? Jakiś pręt na pewno się znajdzie. Okej, okay, to chcę wziąć No, byle jaki. tu jest generalnie syf. Poza tym gościu, znaczy gościu, poza tym mutant przed chwilą rzucił samochodem. Więc no, jesteś w stanie wymontować z tego samochodu dowolną rurę, bo zresztą części tego samochodu są porozrzucane w promieniu
No, co najmniej 10 metrów. Dobrze, to chciałbym się rozejrzeć za takim prętem. Jak znajdę jakiś w miarę solidny, to go podnieść. No masz pręt. Okej, okay. Podchodzę do tego miejsca, gdzie było kiedyś okno i próbuję wybić te, jak to się nazywa, cegły. No nie. Znaczy, no nie ma sensu rzucać, no bo to wygląda tak, że masz po prostu pręt i uderzasz w nim o ścianę. Weź sobie metalowy pręt i spróbuj nim uderzać w ścianę i zobacz, co się stanie. Czy jeżeli to była cegłówka, to miałem nadzieję, że się wykruszy, albo przynajmniej jedną da się wypchnąć. Jak jedną wypchniesz, to reszta się zawali. Nie, no to są takie grubsze cegły. To są A, takie, dobra. wiesz, one są Wiem jak. murowane na zaprawę, one solidnie zostało to zamurowane. Dobra, wiem o co chodzi. Jakieś inne otwarte budynki bardzo blisko nas. No dookoła was są wyłącznie otwarte budynki, bo już wyszliście z terytorium ZKR-u. Tutaj już nie czyścili. Dobrze, a jakiś połączony z tym wejściem na stację jest może? Nie, wydaje się, że wejście na stację, bo jeżeli to jest metro, to była część usługowa, taki wiesz, pasażyk handlowy i to jest to, co było zamurowane. Ale obok znajdowało się wejście do metra, do takiego lobby. Prawdopodobnie podejrzewasz, no bo nie widziałeś tego w środku, ze schodami w dół. Nie wiesz, czy to przejście także się nie zawaliło. Dobra. No cóż, ekipa, ja pomysłów w tym momencie już nie mam, jakby to otworzyć. Fred? Fred, nie mieliście może jakiegoś zapasowego wejścia, wyjścia, cokolwiek, jakaś drabinka? Nie wiem, może magicznym cudem masz dynamit w torbie? Fred tak patrzy i mówi: nie przejdziemy. Znaczy, jeżeli ten mutant tam w środku był, to ja podejrzewam, że on wziął i tak przejścia są zawalone. Naprawdę? Żadnej drogi ewakuacji, Fred? Przecież ty widziałeś, jak on był wielki, ale to jest metro. Czyli możemy dojść torami. Tylko musimy No. się cofnąć do stacji. A gdzie jest najbliższa inna stacja? No, na terytorium ZKR-u musimy wrócić mostem. Znowu będziemy musieli płacić. No chyba to. No dobra, wracamy. Po czym widzicie, że no już robi się ciemno. Idziecie te kilkanaście metrów. Widzicie gdzieś w oddali właśnie wejście do zoo. Ale Fred się tak rozgląda i no w sumie to musielibyśmy przenocować. To jest pilna sprawa w sumie zdobycie tych dokumentów, ale i tak już zmarnowaliśmy jeden dzień. Przy czym takie spojrzenie przepraszające, znaczy no, bo Tomy oberwał i w sumie trzeba było, więc nic nie mówiłem, no ale w sumie No to. rozumiem, Fred, rozumiem. Problemu nie ma. To jest naprawdę dobry pomysł, żeby przenocować. Po czym rozgląda się i no, dostrzega, że jeden z budynków byłby dobry na nocleg. Wchodzicie do środka i widzicie przede wszystkim chrupiące wam pod nogami szkło. Jakieś drewno, resztki mebli, skrzypiące drewniane schody na piętro. I póki jeszcze jakieś szare światło wpada do pomieszczeń, Fred podnosi MP5 do oczu i zaczyna lustrować pomieszczenia. Cóż, ja w tej sytuacji podnoszę, wydobywam mojego obrzyna i idę na pierwsze piętro. Okej. Okay. Rzuć. Zawalą się. Trudny na zręczność. Zdałem. Dwójeczka i czwórka. Ok. Skrzypią schody. Ciężko jest utrzymać równowagę. W pewnym momencie cofasz nogę. I dobrze, bo jak opierałeś na niej ciężar, to słyszałeś taki trzask. Jeden stopień już no, jest nie do użytkowania. Reszta wygląda dość solidnie. To wchodzę dalej. Wchodzisz i widzisz, że piętro zostało praktycznie wymiecione. Prawdopodobnie albo przez jakieś dzikie bestie, albo przez szabrowników, bo wszystkie meble są porozwalane. Tutaj jest tak, że nawet ścian nie ma. Ściany zostały zniszczone, zburzone. Nie wiesz, jak to określić. Natomiast na ziemi wala się gruz i pozostałości umeblowania. Po bojowisku jak po walkach Chymańczyków. Nie ma co.
Jeszcze chciałbym się tak dokładnie rozejrzeć, Rudy, czy na pewno nie ma czegoś pod gruzem, czy gdziekolwiek. Jakichś Dobrze. przypadkowych naboi. Dobrze. Czyli rozumiem, że chcecie przeszukać to, tak? Tak. Celem znalezienia sobie czegoś wartościowego. No, nie tylko. Okej. Zaraz sprawdzę, co to by było. No to byłoby to wypatrywanie. Poziom dla Alicji będzie to problematyczne, dla Elaja trudne. No Dla mnie niestety nie też jest zdałem. trudny. No dla ciebie też z tą 20 jest trudne. No niestety nie znajdujesz nic. Gruz kilka razy prawie się skaleczyłaś o szybę. Jakąś wystające, znaczy wystające fragmenty pobitego szkła, pozostałości szyby. Ale nie udało się znaleźć nic wartościowego. Dobra, wracam na parter, jako że parteru nie przeszukiwaliśmy. Opisz mi dokładnie, jakie tam są te pomieszczenia. Parter lustrował wcześniej już Fred? Fred i on właśnie wraca stamtąd. No, opisał pokrótce, że tam był jakiś kibelek, jakaś kuchnia, takie rzeczy, pokoje, wszystko zdemolowane. Natomiast mówi, że powinniście wchodzić wyżej, bo wyżej będzie bezpieczniej. Okej, wejście na strych może jest, bo to jest domek taki jednorodzinny, czy może to jest kamienica, czy cokolwiek? Nie no, to było przy stacji metra, no to no, trzykondygnacyjny budynek z płaskim dachem. Widzicie, że gdzieś było nawet wyjście na dach. Natomiast jest parter, pierwsze piętro, no i są schody prowadzące na drugie piętro, też drewniane, pozbawione balustrady. Dobra, wypadałoby spróbować wejść na tych schodach na drugie piętro. Pierwszy chce się pomodlić, przeżegnać i ostrożnie, że nie zostawiam pierwszy krok. No, udaje ci się wejść. No, nie rzucaj bez sensu, jak ci nie każe. Udaje ci się wejść, skrzypią, ale udaje ci się wejść bez problemu. Jakby schody to jest jedyny chyba drewniany element wyposażenia, który nie został całkowicie zdemolowany. Okej, jakie są tu pomieszczenia? Znaczy, ile jest pomieszczeń i w jakim są stanie? Też zdemolowane? No, tutaj już nie. Nie ma co prawda drzwi, ale widzisz pozostałości właściwie ścian działowych. To wygląda tak, jakby tu było kilka pokojów. Jeden kryty płytkami, teraz w totalnej ruinie, pokryte pajęczynkami pęknięć. A pozostałe cztery pomieszczenia są no, takimi dużymi, przestronnymi pokojami. Podłoga usłana gruzem. Jakieś ślady łóżka w jednym znaleźliście. To jest wszystko, co jesteście w stanie wypatrzeć. Mówiąc ślady łóżka, mam na myśli zapadniętą ramę bez materaca. Dobra, chciałbym dokładniej przeszukać, czy na pewno tam niczego nie ma. Okej, no spróbuj w takim razie na przeszukiwanie, na wypatrywanie, na przeszukiwanie. Au! Wow, 2 20. Uuu. Szukałeś i zadrasnąłeś się czymś. Przy czym to szkło było tak dziwnie zielone. Nie. 2 20, stary. Jezu. Deal with it. Będzie trzeba poszukać I lekarza. dostrzegasz, że w ogóle ściany w tym pomieszczeniu, zwłaszcza narożnik przy suficie, są pokryte czymś zielonym i włochatym. To nie jest mech, co nie? No, wygląda jak mech. Pewnie już się świecę w ciemnościach, ale szczegół. Wejście na dach. Jest tam jakieś? Mówisz, że były ślady, czy coś takiego. No, widziałeś z zewnątrz, że ma taką jakby budkę na dach, z wyjściem na dach. Pierwsza Natomiast sprawa. jakby zakończenie klatki schodowej, natomiast nigdzie nie widzisz klapy. No to lipa. Fred, to gdzie proponujesz się kiwnąć? Fred się rozgląda, po czym mówi: No, ja bym chyba wybrał łazienkę. Tam w sumie możemy trochę drewna poskładować. I pokazuje na taką pozostałość po wannie. Wanny już nie ma, ale to, co było taka obmurówka dookoła, jest. Gdybyśmy tutaj składowali drewno i zrobili w tym ogień, to by reszty domu nie strawił, a dym będzie uciekał przez okno i no, trochę tutaj się da uprzątnąć. No dobra, no to zaczynam znosić drewno.
Triggery były to samo pomagali. Okej, no to znosicie drewno no z pozostałości mebli. Wkrótce łazienka jest praktycznie do połowy pełna. Zostaje tyle miejsca, że akurat będziecie mogli się położyć. Fred znajduje jakąś większą kawałę dechy i blokuje drzwi. Po czym no, rozpala niewielki ogień w pozostałościach po wannie. Dobra. Ja się zgłaszam na pierwszą wartę. Okej. Okay. Fred idzie spać. Ja też idę spać. Przytulając się do swojej MP5. Ja się nie przytulam. Myślałem, że powiesz, że do Alicji. Dobra, ale która jest godzina? 19:20? Już jest ciemno na dworze. Ale no tutaj to pomieszczenie jest dobrze oświetlone, bo pali się tu ogień. Spoko, no to ja tak w 3 godzinach chcę obudzić Freda. Okej, okay. Budzisz Freda, Fred wstaje, dorzuca kilku kawałków do ognia w wannie, po czym siada przy ścianie i wyciąga rękę. Trochę zmarzł, jakby nie patrzeć, okno jest otwarte, znaczy w sensie nie ma okna i w tym pomieszczeniu jest dość zimno. Zgrzeje ręce przy ogniu, rozgląda się cały czas pogotowy, ma MP5 i coś w takich warunkach zasypiasz. Futu, budzą cię pierwsze promienie te słońca. Przy czym to nie są promienie i nie słońca, bo na dworze jest szaruga. Budzą cię krople wody spadające na twoją twarz. Sufit przecieka, a na dworze leje. Ach, no to wstaje. Okej, okay, wypadałoby też, żebym ja wstał i no od razu woda, żywność, leki. Już sobie odpisałem. Okej. Okay. Dobrze. Więc zjadacie tam standardowe paczki sucharów. Popijacie z manierki. Czy z czego tam macie? Rzuć proszę, Eli. Cholernie trudny na spostrzegawczość. No kurde, będzie ciekawie. To była percepcja, tak? Tak. Znaczy na spostrzegawczość, na wypatrywanie. 20, no pięknie, tak. Zablokowałeś się z tymi 20 od kilku rzutów non-stopie rzucasz. Alicja mi ukradła jedynki. No to wygląda. No powaliliście gościa, przed którym w scenariuszu napisali, że trzeba uciekać. Więc no, teraz płacicie za to w rzutach na spostrzegawczość. Zapewne to plan Boży. Zapewne. Zapewne. Ale przynajmniej żyjemy. Tylko do mnie nie strzelaj, jak mi wyrośnie trzecia głowa, druga. Dobra. To co, idziemy do tej stacji metra innej. Fred i Eli. No tak, idziemy już, panienko, idziemy. Odregulowuję drzwi i schodzę po schodach. Znaczy, drzwi to dużo powiedziane. Te drzwi były zablokowane kilkoma dechami, które były po prostu zabarykodowane w drzwiach. Dobra, cokolwiek. No, schodzicie na dół. I jesteście przed budynkiem. Jest mokro. Ulicami spływają rzeki wody, która nie ma gdzie uciekać, bo prawdopodobnie te wszystkie studzienki kanalizacyjne są dawno niesprawne i zapchane. No i pada. Dobra. Poprawiam płaszcz i ruszam w stronę ZKR. No, idziemy tam. Brodzicie w wodzie po kostki i dochodzicie do terenu z zoo. Tam jest trochę lepiej, bo idziecie przez błoto i żwir, ale przynajmniej ziemia chłonie te opady. Dochodzicie do mostu i widzicie, że przy moście został rozbity tego swego rodzaju namiot, podobny do tych, które rozbijało się czasami na przyjęciach, a pod nim stoi strażnik z bronią, pobierając opłaty za przejście. Dobra, podchodzę do niego i bez gadania 5 sztuk amunicji 9 mm. Okej, okay. Macha ręką, że możecie wszyscy przejść. Więc okay. Tak, jako że jest to teren no, kupców, jakby nie patrzeć, tak? Pytam pierwszego lepszego strażnika, czy gdzieś można tutaj dostać leki na ten choroby popromienne, czy na cokolwiek związanego z radiacją.
Strażnik ten się patrzy, no pewnie gdzieś się da. Tylko dlaczego szukasz czegoś na radiację? Cóż, przyjacielu, widzisz, przechodziliśmy koło kilku takich dziwnych roślinek i wydaje mi się, że W podszedłem usta za... tego NPC-a Misz Gry subtelnie włożył, że ty nie wiesz, że jesteś napromieniowany. Wiem, że nie jestem, ale przezorny zawsze ubezpieczony, co nie? Oj, mączki niż, zemszczę się. Mówi, no, nie ma problemu, to wystarczy tam pójść prosto przez terytorium ZKR-u i jak odbijecie za zoo w prawo, to dojdziecie do takiego parkingu na skrzyżowaniu, na którym kiedyś stał McDonald's i stacja benzynowa. I tam jest otoczone płotem targowisko. Okej, ruszam na to targowisko. No, może wadę sobie kupię. Jedzonko. Więc no, Fred nie jest zadowolony z opóźnienia, ale pokazuje wam drogę. Idziecie w tamtą stronę. No i dochodzicie. Przy czym, kiedy powiedział targowisko, nie spodziewałeś się czegoś takiego. Dostrzegasz, że teren ten otoczony jest stalowymi kontenerami, w których urządzone są magazyny. Są tutaj rozłożone namioty. Gdzieś w narożniku stoi pompa, która odpompowuje nadmiary wody i gdzieś je odprowadza jakimiś rurami. Stacja benzynowa i pozostałości po fast foodzie zostały przerobione na biura. Dodatkowo budynki dookoła mają przed sobą takie zadaszenia z drewna, gdzie mieszczą się różnego rodzaju warsztaty. Pierwsze, co was uderza, to już od dłuższego czasu, na długo zanim tam doszliście, to harmider. Wszędzie tutaj słychać odgłosy pracy, rżnięcia drewna, piły chodzą różnego rodzaju. Gdzieś jakieś lampy stoją, dają słabe światło. Są to lampy elektryczne rozwieszone na linkach nad targowiskiem. Dużo ludzi się tutaj przewija. Ponadto widzisz także wzmożoną ochronę. Tu jest więcej strażników. Kiedy zmierzacie w stronę targowiska, na przykład musicie odskoczyć z drogi trzem facetom, którzy niosą gigantyczną kłodę drewna. Widzicie, że prawdopodobnie niosą do jednego z warsztatów, gdzie to się przerabia na deski. Oczywiście okay. Jest tutaj wszelki przekrój społeczny, tak? Od kupców, poprzez ludzi, którzy pracują normalnie, poprzez kloszardów i zbieraczy. Dobra, szukam pierwszego, lepszego stoiska z jakimś jedzeniem, wodą. No jest tutaj kilka tego rodzaju stoisk. Jest facet, który sprzedaje wodę i jakieś mięso z rusztu. A także widzisz jakieś... Wygląda to jak... jakiś rodzaj wędzonych kabanosów. No dobra, to podchodzę i się pytam, ile kosztuje woda i te kabanosy? To zależy, co jesteś w stanie za nie dać. Mam trochę amunicji. Jaki kaliber? 9. Dwa naboje i odleję ci trochę do butelki wody. Dobra. Więc prosi cię o wyciągnięcie twojej butelki. Wyciągasz to, w czym przechowywałeś swoją wodę i on ci odlewa z baniaka porcję na jeden dzień. Dobra, daję mu te naboje dwa. On je chowa. Okej, ja podbijam teraz do tego samego typka. No. I tak dyskretnie podsuwam mu tabletkę Tornada. Ile jesteś w stanie mi za to dać? Rzuć na... Czekaj, sprawdzę, co masz. Zastanawiam się, czy to jest perswazję, czy negocjacje. Dobrze, rzuć na perswazję.
Perswazji mam jeden. Test jest problematyczny. I powiedz mi, ile masz punktów sukcesu, jeżeli zdałeś? Tak, to jest charakter, co nie? Tak. W takim razie zdałem, mam 8 punktów plus jeszcze ten z skilli. W takim Na razie wychodzi. problematycznym, tak? Liczysz? Tak, na problematycznym mam 16, więc wyrzuciłem 8 i jeszcze ten jeden z skilli to 9. Czy to zmniejszało wtedy? Bo Nie, no, zapomniałem się. odejmujesz. Aha, no to w Ale takim razie kazałem tylko ci na. policzyć punkty sukcesu, czyli różnicę między tym, co potrzebowałeś, a środkową kością. A, środkową. No to w takim razie lipa nie zdałem. No nie, jak nie zdałeś? Jeżeli masz mieć mniej niż 16, Nie, wyrzuciłem 18, mówię środkowo, się patrzę na pierwszą. środkową pod względem wartości, a nie środkową pod względem pozycji w tabelce. A to w takim razie 15, to jeden. Tak. Plus umiejętność 2. Dlaczego ja mam za ciebie liczyć punkty sukcesu? A zaraz rzucę na jego niezłomność. Czekaj, czekaj, sprawdzę. On takie. Panie, pan sobie chyba kpisz. Ty mi się tutaj nie handluje. Teraz chciałem rzucić blef i do tego, ale wiesz, to jest cholernie dobry towar. Dobra, rzuć na blef. Czwóreczka i to będzie też charakter, jaka poziom? Charakter problematyczny. Okej, okay, czyli w tym razie 12 plus to moje 13. Fu, blef mam Ok. 16. 16 w takim razie, bo mam 3 blefów, nie. Ok, to. Blef? Blef 3, tak. Ile masz punktów sukcesu? Wychodzi 16, jeżeli dobrze policzę. 16 punktów sukcesu. Dobra, niech ci będzie. On ma. No tak. No. Dobra. Co byś za to chciał? A posiada coś jeszcze oprócz tej żywności wody? No, widzisz, że to jest. Generalnie on tutaj prowadzi stanowisko z produktami spożywczymi. Widzisz jakieś suchary, widzisz jakieś ziarno. Takie. Sprzedaje bułki, ale to nie są bułki, tylko takie bardziej ulepione i uprażone kule z jakiegoś zboża. No nie jest to zboże uprawne, widzisz, to może być jakieś dzikie zboże, jakieś trawy czy coś takiego. Okej. Okay. Dookoła jakieś mięsa wędzone, wędliny. Jakichś specjalnie owoców i warzyw tutaj nie widzisz. Widzisz jakieś dziwne żółte śliwki. Pierwszy raz taki owoc na oczy widzisz. No i wodę. Więc tak, zdecyduję się raczej na wody i na kabanosy. Nie wiem, 5 racji żywnościowych i 3 wody? Jedna racja żywnościowa i dwie wody. 2 racje żywnościowe i 2 wody. Dobra, to zróbmy tak. Rzut na perswazję i punkty sukcesu. Ile masz punktów sukcesu? Perswazja, czyli jaki to był poziom trudności właściwie? Dla ciebie problematyczny. Wychodzi, że 8. 8, tak? A on ma tak. 7. Nie, czekaj, źle liczę. On ma 5, czyli różnica jest 3. No to on ci jest w stanie zaproponować 2 racje żywnościowe i 3 porcje wody. Stoi. Okej. Okay. No to dobijasz targu, on chowa tam tabletkę. Przy czym to jest tabletka. To sprzedawałeś tabletkę, którą dostałeś od Tomiego, czy to sprzedawałeś tabletkę, którą zwykła. dostałeś od... Ta od początku. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. Tak odchodząc ze stoiska myślę sobie, a po kiego kija mi te leki? Przecież ja chory na nic nie jestem. Kłopoty mi się obzdurały. Rozglądam się w straganach, co ciekawego zobaczę. Może gdzieś jakąś Biblię, jakiś krzyżyk na łańcuszku, cokolwiek. Widzisz stragan z książkami i jakimiś... Generalnie no, tutaj jest wszystko. Ludzie targują wszystkim, co mają, od części jakichś mechanicznych. Widzisz, że jest facet, który nie tyle sprzedaje, ale naprawia generatory.
czy silniki. Coś tam spawa, coś tam skręca. Widzisz stoisko z ubraniami, gdzie wszystkie ubrania są do siebie dość podobne, bo są wykonane z tego samego materiału, ale nie masz pojęcia, co to jest. To wygląda coś jakby rybia łuska, ale taka mieniąca się jak tęcza, opalizująca, trochę gadzia skóra. Nie do końca wiesz, co to jest. Dobra. Chciałbym się rozejrzeć za latarką, taką do pasa przypinaną. Mhm. No dobrze, no takie rzeczy znajdujesz na stoisku z elektroniką i mechaniką. Okej, okay. Pytam jeszcze raz, ile to będzie kosztować, tak, nie wiem, z dwoma bateriami na zapas. Oferuję naboje 9 mm oraz 10. Przepraszam, 12. Okej, okay, to ja rzucę najpierw na następnej baterii. Zapomnij. Natomiast latarkę jest ci w stanie sprzedać za 10 naboi. Jakich? 9 mm. Okej. Okay. Pójdę na to. I przy czym to jest latarka bez baterii? No tak. Dobra, biorę tak czy siak. Okej. Okay. No to ja stojąc jeszcze przy tym handlarzu z żywnością, pytam się, ile za te dwie kule czegoś tam zbożowego. On, pamiętając, że płaciłaś mu wcześniej na mojami 9 mm, tak na ciebie patrzy i mówi 5 nabojów. Dobra, daję mu. Okej, okay. On ci daje dwie kule, te takie twarde bułki zbożowe. Okej, okay, no to jeszcze... każda z nich może być traktowana jak racja na jeden dzień. Okej. Okay. Ja chciałbym podbić teraz do Alicji. I tak, Alicjo, miałabyś może ochotę zamienić swojego Springfielda na Uzi, który zapożyczyłem od Tomiego? Nie. No to lipa, rozejrzyj się po straganach. I szukam Springfielda lub innego karabinu snajperskiego. Nie sadźcie. Cicho. Zacznę ich ceny poznać. Dobra, sprawdzę na dostępność. Nie. No nie znajdujesz. Generalnie dostrzegasz, że jest tu bardzo mało broni. Okej. Okay. Słuchaj, miasto kupieckie takie. Podbijam do stoiska z książkami, przeglądam, co ty ma w ofercie takiego. Powiedz mi, czego szukasz, a ja ci powiem, czy jest. Generalnie dostrzegasz tutaj dużo magazynów i czasopism. Przy czym no, są to czasopisma generalnie poświęcone tematyce technicznej. Są książki głównie praktyczne, chociaż też jest kilka powieści. Okej. Okay. Chciałbym się rozejrzeć, czy nie ma może Biblii w swoim repertuarze? Na stanie? No i jeszcze te książki, takie opowieści. Więc Biblia to jest jedna z najczęściej wydawanych książek na świecie. O największym nakładzie. Dostępność powiedzmy 40%, rzucam. Mówi, a wie pan, a mam jedną Biblię. Po czym wyciąga taką broszurową niemal Biblię, tak niewielki format, mówi Nowy Testament. Mocno szczytana, taka kieszonkowa. Niebieska okładka, taka jakby z materiału sztucznego imitującego skórę. Niektóre kartki są powyrywane. Ile by za to chciał, dobry człowieku? No a ma pan coś z literatury albo coś wartego mojego czasu? A no mam. I wyciągam świerszczyk. No tak. Okej. Okay. Stoi. I podaję ci. Dobra. To ja jeszcze szukam naboi 7,62 mm. Okej. Okay. Sprawdzę. Zaraz będę szukał w tabelkach taki jełop. Ale najpierw przerwę nagrywanie.